Cześć, z tej strony Kamila, witam Was na kanale TechWish.pl. Dzisiaj w odcinku serii TechWish Beauty przedstawię Wam szczoteczkę soniczną InFace Sonic Facial Device. Jak najlepiej z niej skorzystać? Zapraszam do oglądania. InFace to szczoteczka soniczna do oczyszczania twarzy. Dzięki niej usuniemy pozostałości makijażu, odblokujemy pory, a codzienne stosowanie pomaga w regulacji wydzielania sebum. Jest niewielkich rozmiarów, zmieścimy ją bez problemu w kosmetyczce, a eleganckie etui zabezpieczy ją w podróży. Urządzenie jest wodoodporne, dzięki czemu możemy z niego korzystać pod prysznicem, oszczędzając tym samym wodę, no i czas. Szczoteczkę możemy oczywiście ładować wiele razy, ponieważ ma wbudowaną baterię. Jest ona bardzo wydajna, bo jedno naładowanie wystarczy na około 100 użyć. Przy codziennym korzystaniu tak naprawdę starczy nam na kilka miesięcy. To jak skorzystać z tej szczoteczki, żeby osiągnąć najlepsze rezultaty? No więc zaczynamy od demakijażu twarzy, następnie zwilżamy twarz i szczoteczkę wodą. Nakładamy żel oczyszczający zarówno na szczoteczkę, jak i na skórę. No i zaczynamy oczyszczanie, uruchamiamy, przytrzymując dłużej włącznik. Wybieramy jeden z pięciu trybów, który nam pasuje, poprzez krótkie naciśnięcie włącznika. Następnie przykładamy szczoteczkę do twarzy, wykonując delikatny masaż kolistymi ruchami. Takimi okrężnymi ruchami sobie masujemy skórę i po około 90 sekundach szczoteczka sama się wyłączy, no czyli tyle, ile powinno trwać takie prawidłowe oczyszczanie twarzy. Następnie przystępujemy do kolejnych kroków naszej pielęgnacji, czyli nakładamy serum, krem i co tam jeszcze sobie chcecie, a w tym pomocne będzie jajeczko, którego recenzję znajdziecie w linku tutaj. Pamiętajcie, aby włączyć szczoteczkę do swojej codziennej rutyny. Regularne jej stosowanie sprawia, że skóra jest odżywiona, gładka i promienna. Jest ona także hipoalergiczna, nadaje się nawet do wrażliwej cery. Urządzenie dostępne jest w trzech kolorach, a w opakowaniu znajdziecie poza samą szczoteczką twarde etui i kabel do ładowania. Znajdziecie ją w sklepach TechWish i na techwish.pl. Link znajduje się w opisie poniżej. Pamiętajcie, aby włączyć subskrypcję i ustawić alerty. Ode mnie to tyle, także dziękuję za oglądanie. No i na razie.